jest to niedopuszczalne, żeby stowarzyszenie z imienia i nazwiska pokazywało, kto ma trenować i tak dalej, oraz osoby pośrednie. Moment. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest przedmiotem, to jest bardzo dużym przedmiotem. To znaczy tak, może ja powiem to. Przepraszam, że nie. Teraz nie zaczyna być przerywane, bo przechodzę do sedna sprawy. Tomek, umówmy się. Masz jeszcze 5 minut, dobra? Dobrze, w porządku. 5 minut zagadnienia. Proszę nie przeszkadzać. 5 minut. W takim razie bardzo szybko to streszczę. W trakcie zapoznawania się z dokumentami prawno-finansowymi dotarłem do szeregu nieprawidłowości formalno-prawnych oraz finansowych. Począwszy od dokumentacji związanej z umowami z trenerami, których nie mogłem do dnia dzisiejszego uzyskać, otrzymałem jedynie kserokopię dwóch umów państwa Kulhavik, która jedna z nich jest podrobiona. Mam tu ten dokument. Tak jest. Ja teraz mówię całkowicie poważnie. Byłem w księgowości, ja mówię teraz dokładnie. Byłem w księgowości, ponieważ napisałem w lipcu do panów trenerów maila, że proszę o udostępnienie do księgowości, ponieważ księgowość rozliczała umowy bez umów. Dostałem dwie umowy od pana księgowego, z ksera dokładnie, która jest jedna podpisana przez Andrzeja Kulhavika, który jest podpisany jako strona, jako wykonawcę. Druga umowa jako zwana wykonawcą później, czyli Maciej Kulhavik, jest podpisana również przez Andrzeja Kulhavika. Parawki są te same, jeżeli państwo będą chcieli zobaczyć, to tak. Bo to jest moje nazwisko. Moje nazwisko też było podpisane. Dałem kopię specjalnie, oryginał mam w domu. Dobrze, proszę pana, to pan dostał. Ale chwileczkę. Dałem kopię, ponieważ oryginał mam w domu. Dajcie mi te 5 minut. Dobrze, dajmy mu 5 minut. Ja pożegnam. Ale ty, panie, się ustosunkowałeś do tego, co pani Danusia, a ty teraz tutaj o tym będzie zarząd. Proszę mi dać skończyć. Proszę mi dać skończyć. Szereg nieprawidłowości, to jest jedna z nieprawidłowości. Szereg. Umowa, która jest przez księgowego podpisana, która mówi o tym wyraźnie. Staram się to bardzo szybko teraz robić, bo umowa, która jest podpisana przez stronę, przez GTT, mówi o tym, że zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczania wszystkich dokumentów księgowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi. Na odwrocie dokumentów kosztowych zleceniodawca zobowiązuje się do określenia celowości poniesionych wydatków oraz potwierdzenia ich kontroli. Pod względem merytorycznym przekazanie dokumentów następuje na podstawie odpowiedniego protokołu podpisanego przez upoważnione osoby reprezentujące obie strony. Wszyscy to chyba bardzo dobrze rozumieją. Dokumenty finansowe nie były w ogóle podpisywane, zatwierdzane przez żadnego członka zarządu i były rozliczane było finansowo przez GTT. Proszę państwa, ja jako prezes nie mogę sobie na to pozwolić. Panie, bo ja później za to będę odpowiadał. Panie, Następnie, jeżeli pani Ławrowska mówi w ten sposób, że ja coś obiecałem, coś nie podpisałem. Oczywiście, tak. Proszę państwa, jeśli chodzi o sprawozdanie, krótko. Żeby sprawozdanie finansowe zrobić, należy mieć dokumenty, papiery i rachunki zgodne ze statutem i to, co przeczytałem, zatwierdzone oraz potwierdzone po to, żeby to można było prawnie i prawdziwie, bez poświadczenia nieprawdy, rozliczyć w mieście, w urzędzie skarbowym, w KRS-ie itd., itd. Skoro ja idę do księgowości, proszę o dokumenty, które chcę rozliczyć w GTT i nie mam takich dokumentów, to ja, proszę państwa, zostawię państwa z tą informacją, co pani tu Danuta mówiła, że ja nie rozliczyłem, to ja zostawię państwa z informacją taką. Na podstawie jakich dokumentów można rozliczyć miasto, urząd skarbowy i tak dalej i poświadczać swoim podpisem, ewentualnie, bo gdybym ja był w KRS-ie, to bym musiał poświadczyć te pisma, w jakim celu każda osoba zdrowo i rozsądkowo myśląca, mająca na celu ten, nigdy by w życiu takiego czegoś nie podpisała. Jeżeli państwo, ja chciałem w tym GTT normalności, bo wszyscy jesteśmy za tenisem. Jeżeli staje ktoś mi oporem,
okoniem. I jeszcze w tym momencie mnie oskarża. Ja się wycofuję, nie musicie mnie odwoływać. Ja się wycofuję, ale nie pozwolę. Ocenianie jest jeszcze gorsze niż oskarżanie, panie Danusiu. Ja dziękuję, tak jak powiedziałem, odnośnie tego dokumentu, co należało zrobić, co nie zostało zrobione, odnośnie dokumentu finansowego. Proszę bardzo, niech się następny zarząd albo za to weźmie, albo niech odpowiada, a prezesowi następnemu życzę wszystkiego dobrego. I jeszcze jedną rzecz państwu chciałbym powiedzieć na koniec, bo będę. W stowarzyszeniu mogą być dwa rodzaje, przepraszam, że tak mówię, dwie rodzaje osób, fizycznych i prawne. Fizyczne i prawne oznacza tak, że jest to fizyczna lub prawna, która ma działalność gospodarczą lub jest w stosunku prawnym do stowarzyszenia. Takie osoby są właśnie tutaj między innymi pod osobami, przepraszam Jarku, ale taka, no muszę to powiedzieć, jest Jarek, Maciej i pan Andrzej. W statucie również jest to napisane, że te osoby mogą być tylko członkami wspomagającymi, a członek wspomagający to jest nieprawda. To jest prawda, panie Tomaszu. Dobrze, Tomek, ostatnie zdanie. Ja tak powiem. Wspomagająca, która nie ma prawa głosu, ani nie może być w zarządzie. Dobrze. Tomek, dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Resztę będę... To ostatnie zdanie, byłem wieloletnim prezesem. No to akurat nie Tomek się zgadza. Ja powiedziałem, że ja byłem wieloletnim prezesem. I z tym ostatnim zdaniem naprawdę się nie zgadzam, bo nic takiego w statucie nie ma. Owszem, kiedyś było bardzo krótko, to był rok czasu, pierwszy rok mojej prezesury, kiedy było wyraźnie w statucie napisane, że ktoś, kto czerpie dochody w JTT, nie może być członkiem zarządu. I tak było napisane. To podważył nam KRS, kiedy zostawaliśmy organizacją pożytku publicznego, to podważył KRS, kazał nam to zmienić. I od tej pory to zostało zmienione.